Dobry wieczór Państwu, 12 dzień października, przed nami już taka jesienna aura, ale przed nami też kilka bardzo ciekawych seansów, bo skoro obok mnie jest pan Dariusz Romanowski, dzień dobry panie Darku, no to znaczy, że będziemy zapraszać Państwa na Kino Konesera. Zostały nam jeszcze 3 seanse, może omówmy te 2 najbliższe, bowiem już 16 w poniedziałek pierwszy z nich i przeniesiemy się do kina nagradzonego, kina, które chyba mówi o rzeczy uniwersalnej, aczkolwiek pokazuje też i moment taki, który u nas w widzach może budzić pewne zdziwienie. Wydawałoby się, że sprawa jest jasna w tym filmie, a tymczasem z każdą minutą tego filmu nabieramy coraz to większych podejrzeń, bo to też chyba do tego filmu tego słowa można użyć. Ale to nie będzie kryminał. Saint-Omer, bo o tym filmie mówimy, wydawać by się mogło, że to typowy dramat sądowy. Ale nie będzie tutaj przemów obrońcy, patetycznych przemów prokuratora, nie będzie ciętych, błyskotliwych ripost, nie będzie ławy przysięgłych, nie będzie werdyktu sędziowskiego winny, niewinny. Sprawa wydaje się od początku jasna. Młoda kobieta, potomkini senegalskich imigrantów we Francji, popełnia zbrodnię. Zbrodnię niewyobrażalną dla nas, Europejczyków. Zabija swoje własne kilkunastomiesięczne dziecko. Wydawać by się mogło sprawa nie do obrony, a my jednak przez prawie 2 godziny śledzimy przebieg procesu. Patrzymy na ten proces oczyma młodej francuskiej pisarki, też czarnoskórej, która chce w swojej książce, nowej książce, zreinterpretować mit Medei, bohaterki starożytnej tragedii Eurypidesa, dzieciobójczyni. I z każdą minutą filmu widzimy, że racje nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać z krótkiego opisu, który przed chwilą przedstawiłem. Niesamowicie mądrze skonstruowane kino, głęboko psychologiczne, bo to bardziej właśnie kino dotykające najgłębszych pokładów świadomości. Młoda dziewczyna stojąca w rozkroku między kulturą europejską, której wydawać by się mogło jest zakorzeniona, jest wykształcona, skończyła uniwersytet, chce robić doktorat, a jednocześnie drugą nogą i przede wszystkim głową siedzi cały czas w Afryce, w tych zabobonach, wierzeniach, w kulcie dziwnych bustewek. I teraz jak się tu zachować? Nie zdradzę oczywiście filmu, nie o to chodzi, jaki będzie werdykt sędziego. Obserwowanie jej argumentacji, dlaczego dokonała tak makabrycznej zbrodni, to jest najciekawsza część tego filmu. Mocne, trzewiowe wręcz kino, dokładnie. Bardzo gorąco polecam. I słusznie nagrodzone, bo na wielu festiwalach filmowych... Srebrny Lew w Wenecji, Cezar dla najlepszego debiutu. Tak, więc na pewno, drodzy Państwo, możemy powiedzieć, że na ten film trzeba się wybrać, tylko rzeczywiście przygotować się do niego też i mentalnie. A Państwo niech teraz się przygotują na pytanie konkursowe, które jak zwykle podaje nasz gość. Panie Darku, to co, przed drugim filmem niespodzianka dla naszych widzów. Medea wielokrotnie była bohaterką filmów. Jedną z najlepszych adaptacji czy reinterpretacji tego mitu zaprezentował w 1969 roku klasyk włoskiego kina Pier Paolo Pasolini. Proszę podać imię i nazwisko wielkiej ikony światowej kultury. Celowo nie używam słowa aktorki, która zagrała tytułową rolę w tym filmie. No i drodzy Państwo, piszemy tradycyjnie pod adres czas na seans, małpa, czasnaopole.pl. Czekamy na Państwa odpowiedzi. 2 pierwsze prawidłowe, jak zwykle, honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć Kin Helios. To już 16 w najbliższy poniedziałek, natomiast tydzień później, powiem tak, jakieś strzępki by nam Pan zdradził troszeczkę dotyczące tego tak. filmu. Mowa oczywiście odnoszę się do tytułu filmu Strzępy, który właśnie... Byłem ciekaw, jak podejdzie do tego dziewczyna rodem, bo ona jest z mojego pokolenia, pamiętam. Tak naprawdę bardziej znana jako dokumentalistka, ale mająca, mam wrażenie, panie Darku, już swoje kino. Tak, to jest wybitna dokumentalistka, natomiast film, o którym teraz chcę opowiedzieć, Strzępy, to jej dopiero druga fabuła. Pierwsza mało udana, więc powiedzmy, że to jest jej prawdziwy debiut. Notabene na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Gdyni otrzymała nagrodę dla najlepszej debiutantki. Natomiast to jest film równie trudny w oglądaniu. Dlaczego? Bo mówi o chorobie. Nie lubimy oglądać cierpiących ludzi na ekranie, ale ten film tak mądrze pokazuje nie tylko przebieg tej choroby, jak to zrobił na przykład Florian Zeller 3 lata temu w oscarowym filmie Ojciec z kapitalną rolą Anthony'ego Hopkinsa. Tu raczej swoją uwagę reżyserka skupia nie tyle na kolejnych etapach tej choroby, co na
więzach rodzinnych, które ulegają w pewnym momencie destrukcji. Normalna, tradycyjna śląska rodzina, kilkupokoleniowa. Patriarchalna, prawda? Ojciec, szanowany profesor Politechniki Śląskiej, nagle z dnia na dzień zaczyna gubić myśli, zapominać wielu rzeczy, w końcu nie rozpoznawać swoich bliskich. Zaczyna być nieprzyjemny, agresywny. Jak teraz rodzina, jego syn, synowa, wnuczka mają się w tym zachować? Oddać ojca do zakładu opiekuńczego, czy jednak podjąć niesamowite wyzwanie i trud opieki nad takim człowiekiem? Kapitalnie skonstruowana, poprowadzona rola tego dziadka, Grzegorz Przybył, śląski aktor pojawiający się w filmach bardzo sporadycznie, zazwyczaj w trzecim planie, w epizodach, stworzył, no, kto wie, może kreację filmową swojego życia. Wybitna naprawdę rola, bardzo mocno polecam. To jest kino znowu mocno psychologiczne, trudne w oglądaniu i wbrew pozorom bardzo bliskie temu filmowi, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. I to tu też mamy ciekawe postać na pograniczach dwóch światów. Tam mieliśmy Afrykę i Europę, tu tak. Mamy osoby chore i zdrowe. Z dnia na dzień to się potrafi zmienić i ciężko się to ogląda, trudno, boleśnie, ale myślę, to jest dla nas wszystkich pewna lekcja wrażliwości, empatii. Oby nikogo z nas taka tragedia w rodzinie nie spotkała, oczywiście. Ale warto zmierzyć się z tym trudnym, bolesnym tematem. I tutaj jeden element, to co Pan wspomniał o tej jednej postaci, ale reżyserka wykorzystuje właśnie aktorów tych, których nie znamy z pierwszego planu filmowego czy teatralnego, natomiast wykorzystuje właśnie aktorów też śląskich. Tak, prawie wszyscy, oprócz Michała Żurawskiego, którego znamy oczywiście z serialu Król, z serialu Kruk. Oprócz niego praktycznie w drugim, trzecim planie w rolach epizodycznych wystąpili aktorzy Teatru Śląskiego, ale zagrali to tak wspaniale. Przede wszystkim największym walorem filmu jest to, że nie kojarzymy tych twarzy z innych ról, nie szufladkujemy ich i dlatego możemy tak się wczuć, podglądać wręcz. A Beata Dzianowicz, reżyserka tego filmu, poprzez swój talent dokumentalistki wchodzi w tę sytuację bardzo naturalnie. Tak nieobcesowo. Mamy wrażenie, że jesteśmy członkami tej rodziny i tylko stoimy gdzieś z boku, podglądamy, jak ta rodzina ulega destrukcji. Te tytułowe strzępy są taką z jednej strony metaforą stanu umysłu głównego bohatera. Umysł faktycznie gubi się, natomiast te strzępy to jest też metafora rozpadu rodziny, którą obserwujemy na ekranie. To, proszę Państwa, 23, tak jak mówiliśmy, w tym miesiącu będą trzy filmy, bo spoglądam, jeszcze na koniec będziemy mieli fantastycznego Matta Perreya, ale to jest coś dla tych, którzy doskonale znają fenomen Macieja Parowskiego. Tak, ojca polskiej fantastyki. O tym mowa, prawda, czyli o polskiej fantastyce. To już sygnujemy Państwu, że na koniec miesiąca jeszcze taka propozycja właśnie w Kinie Konesera się pojawi. No a my zapraszamy Państwa na nasze kolejne spotkanie już za tydzień. Tam będziemy mówić o filmowej scenie. Dlaczego? Przekonają się Państwo już w następnym tygodniu. Dariusz Romanowski, dziękuję Panie Darku serdecznie. Dziękuję pięknie. Był naszym i Państwa gościem.